Siema. Witam. Gramy. Kolejny dzień. Kolejne serie do wygrania. Dzisiaj jestem obwieszony, dlatego że jestem w trakcie badania na ciśnienie i pracy serca. Prowadzenie kanału Warcrafta 3 i Polskiego Związku Warcrafta, jak widzicie, nie jest czymś, co nie wywołuje stresu. Nie no, robię sobie jakieś badania i lekarz powiedział, że musimy sobie zrobić badanie Hotler R. Praca serca i ciśnienie. Gramy na elfa, mam nadzieję, że ten elf nie spowoduje tego, że dojdzie do jakiegoś stanu przedzawałowego i lekarz się będzie pytał: panie Michale, co się działo dokładnie o tej godzinie, kiedy pana wyniki były gorsze? Mam nadzieję, że wygramy na elfa. Nie lubię grać, jak dobrze o tym wiecie, ale mam nadzieję, że będę w stanie uniknąć takiej sytuacji, więc jedziemy, tryhardujemy i się skupiamy na gierce. Zagramy Blademastera pod iluzję. Jakoś tam Blademaster pod iluzję mi chyba najlepiej siedzi na te elfy, więc będziemy to grali. Gramy na elfa 6200 memera, więc w teorii gości coś tam potrafi, jakby nie było. Tak, panie. Hold. Jestem na twoje rozkazy. Za 7 minut będzie badanie. Znaczy będzie badanie, będzie maszyna. Maszyna losująca ruszy. Za 7 minut, co pół godziny się włącza. Więc może będziecie świadkami tego pięknego wydarzenia. Tak, gotowy. Takie masz na mnie zadanie. Trzeba więcej słuchać, panie. Takie masz na mnie zadanie. Słucham. Fajnie, że mamy iluzję. Będzie można je wykorzystać. Będzie można wykorzystać ekwipowania. Nie wiem, czy używać drugiej iluzji. Chyba nie użyję, wiecie? Jestem na twoje rozkazy. Master idzie? Tak. Co mam robić? Spad komandę. Takie masz na mnie zadanie. Sulcija! Chodź! Nie ma sprawy. Z iluzją możemy creepować jak nam się podoba. Więc pójdziemy na jego kopalnię złota, tylko okrężną drogą. Kościół gra łowcy demonów, jak już widzieliśmy. A zagramy, wiecie co zagramy? Podwójne rajdery. Jestem na twoje rozkazy. Podwójne rajdery zagramy. Z tym co mamy. Co tylko zechce. Dobra, a teraz nas będzie żonił. Będzie nas szukał. A my w tym czasie zrobimy sobie jego obozowisko. A dwa buty kupił, ale gość. Dwa buty kupił. Ale numer, co? Dwa buty kupił. Niecierpliwy jakiś. Dobra, zagramy rajderów. Na razie gram hunterów, ale będą rajderzy. No i super, patrzcie, zabraliśmy mu mocne obozowisko. To mu też zabierzemy, on pewnie gdzieś tu pójdzie za chwilę. Lepszymy do ataku zrobiliśmy sobie jedno. Kryształowa kula. Zobaczymy co on tu robi. To jest... To są driady grane. Jest tu? No bo to gdzie on jest? To jest tu. Tu chodźmy. Słucham. Jestem posłuszny. Ulepszenie gotowe. SH. Coś czas. Trzeba więcej znaleźć. No. Ja to zrobię. Tu nie ma dobra, czego chcę. Nie ma sprawy. Coś czas zrobić. Musisz się tu? Szkoda, że tylko drzewa nie widziałem innego. Jestem na twoje rozkazy. Tak. Jest tu, dobra, to pójdźmy tu. Tak, zrobimy na to.
No i gramy tych raiderów, tak jak powiedziałem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Gotowy, Hexa oczywiście zagramy. Gramy Focus Heroes. Jestem na twoje rozkazy. Teraz jej dostawimy totem i tak dalej, ale to za chwilkę. Jestem na twoje rozkazy. Gotowe. Musimy się śpieszyć z tymi. O! Patrzcie. Ościu. Gotowe. Poleciałeś. Kogo tupić na mnie? Dobra, idziemy na nim. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Albo nie, z raiderami dopiero pójdziemy. Dopiero z raiderami pójdziemy. Korzystajmy to, że on musi teraz grać defensywnie. Leży na mnie? Dziecię schowali w roku. Drugi kogo zechcesz. Użyj mojej mocy. Jestem na twoje rozkazy. Dziecię schowali w roku. Czego ci trzeba sprawy? Gotów do jazdy. Naprzód! Jestem na twoje rozkazy. Dlaczego go nie złapał? O Jezu, patrzcie, jak go wybroniło niedostwo. Tak, wodzu? Drogę! Jazda! Tak, panie! Naprzód do jazdy! Gotowe! Tak, wodzu? Gdziecie schowali wrogowie? Takie masz wrogo na mnie! Drogę! Kogo zechce? Czego ci przejstam na twoje rozkazy? Mimo sprawy z tego słowa! Kogo utrupić na mnie? Tak, wodzu? Na twoje rozkazy! Gdzie cię schowali wrogowie? Tak, masz tego słowa! Powiedz tylko słowo! Nie masz na mnie zadanie! Słucham! Jestem posłuszny! Gigi! Siadło, dobrze. Akurat idealnie! Patrzcie, za chwilę, zaraz się zacznie. Idealnie. Zaraz się zacznie. Nie wiem, czy widzicie tylko w kamerce. Akurat zaraz się zacznie. Muszę chwilę poczekać. No, dawaj. A? Odpaliło się. Jedziemy. Nie wiem, czy słyszycie maszynę. Idealny timing. To pewnie będzie moment, w którym będę miał najlepszy wynik. Przez całe dwa dni. Na bank tak będzie. Panie Michale, niech pan robi to, co pan robił o tej godzinie. Tak będzie. Pan jakąś melisę, jakieś lekarstwa bierze psujące. Jaki wynik? Teraz mi nie pokazuje wyników. Wcześniej mi pokazywał wyniki na bieżąco, moje ciśnienie. I tam całą resztę, teraz nie pokazuje. Dobra, mam nadzieję, że działa jak powinno działać, tam się lekarz sobie poradzi. O! Druga próba, czyli nie poszło. Babka mi tłumaczyła, że jak zrobi drugi raz, to znaczy, za pierwszym razem mu coś nie pasowało. Więc jest drugi. Pójdzie teraz, czy nie? Pójdzie czy nie pójdzie? Ale czuję, jak cała dłoń pulsuje.
Dobra, coś tam się dzieje. Nie będę was dłużej trzymał. Jedziemy z nextem. Zobaczymy jeszcze ile punktów. Za tego asa. 15 punktów, nieźle, jedziemy z nextem, a to niech sobie tam funkcjonuje. Ale powiem wam, że coś dziwnie, bo wcześniej tak długo... O. Okej, okay, zarejestrował. Wszystko zarejestrował. Kolejne mierzenie za pół godziny. Mam nadzieję, że zdążę z nextem. Gramy jeszcze raz na tego samego elfa, czyli mamy Regame'a. Myślę, że może zagramy teraz Farseera z Tower Rushem. Zagramy jakieś takie różne strategie. O, z Pitlordem, inaczej. Zagramy z Pitlordem. Dawno nie było Pitlorda. Zagramy Tower Rusha z Pitlordem może. Albo tego Lina z Pitlordem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Przeciwnik gra dużo łuczniczek. W teorii to na łuczniczki powinno być ok. No i spróbujemy to poprawić Tower Rushem. Więc zagramy teraz inną strategię. Od razu lecimy na przeciwnika. Idziemy mu przeszkadzać. Idziemy mu zbijać manę w studniach i tak dalej. Od razu. Chociaż nie wiem, może nagę zagramy. Gotów do pracy. Może nagę zagramy jednak. Dobra, zobaczymy, ok? Zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy, jak nam tutaj to wyjdzie wszystko. Potrzebujesz te dwa. Ciekawe, czy on zagra tutaj znowu. Oczywiście. Kupimy sobie Circleta jeszcze. Moje oczy szeroko otwarte. Rozejrzyj się pewnie. Rozumiem. Dobra. Zobaczmy Circleta. Jadem. Tutaj ten wilk, żeby nie zdobił apej. Znaczy uwierzyć. Idziemy na łuczniczkę. Ty tu. Moje oczy szeroko otwarte. Ty się cofnij. Dawaj Towera. Potrzebujesz mojej rady. Znaczy Towera, dawaj jego blisko. Cofnijmy się lekko. Ratuje tego ognika? Może tak, może nie. Ratuje. Ale będzie mana. Stracona w stumniach, więc zawsze coś. Zawsze coś. Jeszcze nie robi to bardzo ciekawe. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Ciekawe, że jeszcze nie robi to. Przeznaczenie czeka. Moje oczy szeroko. Postawia do tego dodatkową studnię. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Na pewno. Tego chcę. Przeznaczenie czeka. Cofnijmy. Potrzebujesz mojej rady. Gotowe. Zagramy nagę. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Moje oczy szeroko otwarte. Zagramy nagę. Potrzebujesz mojej rady. Lordem, tu za dużo nie zdziałam. Przeznaczenie czeka. Uważaj. Moje oczy szeroko otwarte. Szkoda, że dałem drugi poziom. Ale masz pąk, pomagają. Na pewno. Potrzebujesz mojej rady. Szponki trochę pomagają nawet z tymi dzikami walczyć. Raczej, żeby nagę kupić. Od razu bierzemy. Trzeba kupić tylko gaz. Przeznaczenie czeka. Uważaj. Trzeba się tak zrobić teraz. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Nie należy ze mną. Oczywiście. Za mało many. Za mało many. Kurna, jeden many brakło. Znaczy uwierzyć. Gotowe. Przeznaczenie czeka. Znaczy uwierzyć. Uwaga! Trzeba więcej złota! Trzeba potrzebujesz mojej rady. Chcę działać. Za cesarzową. Świetnie. Za kosztów tego żądła. Imię Ashar. Za Najatar. Era Ashar. Badania zakończone. Za kosztów tego żądła. Dobra. Ładnie wsiadło.
Dobra, przepnijmy. Postawmy sobie zagrożysko. Dobrze, dobrze wyszło, powiem wam. Dobrze to wyszło. Zużył bardzo dużo many w skrzyniach swojej gość. To też jest ważne. Mamy polepszenie. Szkoda tych siepaczy, tylko których straciłem, szczerze, wiecie? W sumie nie ma. Aż tak nie jest super. Straciłem siepaczy, jak teraz o tym myślę. Ale zobaczymy zaraz, co tutaj uda zrobić. Wow, widzieliście? Ostatni film. Przeznaczenie czeka. Chcę działać. Do ataku. Wow. Gotowy. Uwaga. Braci. Dobra, zawsze jakieś obrażenia. Zawsze są tu jakieś obrażenia. Do ataku. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Beton zaraz będzie gotowy. Czas zrobić. To co, tu towery, nie? Na pewno. Zniszczmy mu to. Dobra, oczy szeroko. Potrzebujesz coś czas zrobić? Zobaczyć, znaczy. Czego chcesz? Ma więcej złota. Podwania za to. Przeznaczenie czeka. Dobra, zabierzmy się za to. Dobra. Przeznaczenie czeka. Kup. Zobaczy. Coś czas znaczy zrobić nie można. Praca, praca. Do ataku. Potrzebujesz łatwiej. Do ataku. Moje oczy szeroko otwarte. Do ataku. Zuzuk, uwaga. Chcę działać. Do ataku. Potrzebujesz mojej rady. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Moje oczy szeroko otwarte. Czasu jest mało. Gotowe. Przeznaczenie czeka. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Nice. Fajnie siadło, nie? Dwie gry, dwie różne strategie na niego zagrałem. No. Tutaj już nigdy nie napisał, bo nie był zdziwiony. Ale gość miał dobre early game, ale no tak mówię, tutaj go zrobiliśmy bardzo dobrze naszym wybejtowaniem go na górkę, bo on cały czas gubił tutaj wizję i dzięki temu no, byliśmy w stanie mu zadać bardzo, bardzo dużo obrażeń i gość musiał sforsować TP. My swoje TP uratowaliśmy, TP sprzedaliśmy, dzięki czemu mieliśmy więcej jednostek. W sumie szkoda, że tego jednego siepacza tutaj straciłem wtedy, to było słabe, ale finalnie wygraliśmy. Spoczko. Znowu dostanę za niego tyle punktów, czy teraz już mniej? Nie, cały czas dostaję za niego w miarę dobrą ilość punktów, więc jedziemy z nextem. Trzecia gra! I trzeci raz ten elf. No i zagramy inną strategię znowu oczywiście, nie będziemy grali cały czas tego samego. Teraz zagramy Blademastera, ale już nie pod iluzję. Zagramy standardowego Blademastera. Z Windwalkiem. Pracy. Z Windwalkiem zgarniamy przedmiot i idziemy w kierunku naszego przeciwnika. Zgarniamy przedmiot stąd, a później idziemy tu. I biegniemy tu i tu. A się patrz tu. Musimy zobaczyć, gdzie on dokładnie jest. Ale znając życie, pewnie gra Demon Huntera znowu. Zabijmy te dwa, zaraz robimy. Będzie super. Zobaczyć, co się dzieje. Rękawice, fajnie. Te dwa. Tak już biegnie, sprawdzić, co się dzieje. Jestem na twoje rozkazy. Tak. Bobu, jestem na twoje rozkazy. Siri kretakujemy.
Będziemy tutaj zaraz zabić kraba. O, jest nam Hunter. Musimy postawić sobie teraz. Jestem posłuszny. Dobra, wiecie, można powiedzieć, że go ściągnęliśmy do siebie, tu gdzie chcieliśmy. Teraz możemy iść bić ogniki, a nasz siepacz będzie miał na nim oko. Legowiska chyba nam w razie czego nie zniszczy. Możemy mu wbiec do środka, on się cofnął. Blade Mastera nam nie zamknie. Tu nie można po prostu rozwalić. Dobra. O, dobrze, nie zbiera teraz drewna. Słucham, jestem posłuszny. Tak. Pytanie, kto kogo zablokował? Jestem na twoje rozkazy. Ma drugi poziom, gratuluję. Skipujemy to. Co mogę dla ciebie zrobić? No, znowu gra to samo? Muszę to powiedzieć. Jestem na twojej rozmiarze. Muszę zachować. Tak, panie. Dobra. Słucham. Pójdźmy pod źródło, żeby się wyleczyć. Jestem na twoje rozkazy. Ulepszenie jesteśmy atakowani! Coś czas robić? Jakie masz dla mnie zadanie? Świetny wybór! Czego chcę? Siepacz niech się tu wyleczy. Użyjemy iluzji, która sprawdzi na wypadek, co tu się dzieje. Postawimy sobie wybawisko. O, jest to. Słucham, jestem posłuszny. Świetny wybór. Tak. Słucham. Jestem posłuszny. Poszedł kupić bohatera w tawernie. Tak, tutaj kolega sprawdzi, co dokładnie jest grane. Słucham. Jestem posłuszny. Tak. Dobra, spróbujmy to. Jesteśmy atakowani. A w zasadzie nie wiem, czy zagramy. Jestem na twoje zadanie. Dobra, orki zagramy. Gotowe. Tak, panie. On ściągnął kampa. Iluzja. Jestem na twoje rozkazy. Dzięki temu będzie dużo łatwiej skipować obozowisko. Pasterze. Róbcie kogo zechce. Jestem na twoje rozkazy. Mu się przyparciło, ale spoko. Zero. 3-0. Gości 6300 MMR-a. 3-0. Porobiony. Widzicie? Ale to jest to. W tych grach teraz nie panikuję. Może dlatego, bo wiem, że nie mogę. Wiem, że nie mogę. No to dlatego. Dobra, zobaczymy. Ile teraz punktów? Znowu 15. Dobra, to gramy dalej. Gościu jest drogocenny. Może go wylosujemy jeszcze raz. Zobaczymy. Gramy na Polaka. Gramy na Polaka, chyba, nie wiem. Nie wiem, czy gramy na Polaka, czy nie, ale no nie wiem. Napis. Jak się zapytałem, czy Polak, powiedział, że nie. Nie wiem, może Polak, może nie.
Nie zauważyłem jego rasy na początku. Zobaczymy jak będzie. Dobra, na Polaka to trzeba się postarać, nie? Jak gramy na Polaka, to trzeba się postarać. Zobaczymy jak pójdzie. Aha, za chwilę badanie, na szczęście się ten... Znaczy badanie, za chwilę mierzenie parametrów. Na szczęście będziemy klipowali, więc nie ma problemu. Dobra, w ciągu 20 sekund powinno się rozpocząć. Będziecie słyszeli bzzz. Jest to Pariosze. Jedziemy. Jeszcze w nocy lipa jest. Mnie to pójdzie w nocy, nie? Jak ściska łapę. Dobrze, że nie wtraci matki, byłoby ciężko. Wow, ale jak? Mocno. Dobrze. Niech mierzy. Niech mierzy. Zaraz mi ręka zdrętwie. Zaraz mi ręka zdrętwie. O Jezu, serio, ręka mi zdrętwiała. Na pewno. A. Rozumiem. Kogo mam zabić? Co mam zrobić? Tylko zobaczyć. Nie mam znaczy uwierzyć. Potrzebuję szkoły. Ale ulga. Policzył? Chyba zaliczył. Leczyć. Który level? Iluzja. Czyli zrobił sklep. Zrobił sklep tak samo jak my. Znaczy to zrobił, nie? O tym mówię, że to zrobił. Nie to, że zrobił sklep, sklep, że zbudował sklep. Dobra, gramy to samo. Gramy drugą pandę. Musimy teraz szybko podejść pod legowisko. Dobrze tu. Dobra, jest TP od niego. Super wyszło, dlatego że Edek zużył TP. My też zużyliśmy TP, ale zniszczyliśmy przy tym legowisko. Więc oczywiście, że lepiej dla nas to wyszło. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Rozumiem. Lepsza się gotowiście. Dajek super. Potrzebuję swoje uważaj. Przeznaczenie czeka. Uważaj, moje oczy szeroko otwarte. Czego chcę? Rozumiem. Przeznaczenie na pewno. Jeszcze patrz. Potrzebujesz mojej rady. Oczywiście. Zobaczyć znaczy rozumieć. Moje oczy szeroko otwarte. Oczywiście. Zobaczyć znaczy. Twoje
No, pod kontrolą wszystko mieliśmy, nie? Wszystko pod kontrolą mieliśmy. Wiedzieliśmy, co zrobić, jak zrobić. I tyle. I tyle. Dobra. Wyjątkowo dobra seria nam wyszła, muszę przyznać. Wyjątkowo dobra seria. Jestem zadowolony. Jeszcze zobaczymy, ile punktów zadatka dostaliśmy. 13. Dużo memera dostaliśmy w sumie. Mamy 6655. No co? Progresujemy dalej, walczymy dalej. Zobaczymy, kiedy nam się uda wbić top 1. Ale żeby mieć top 1, to trzeba mieć 7000 MMR-a coś, więc to jeszcze bardzo dużo nam zabrakło. Plus nie mogę przegrywać na osoby, które mają low MMR, i plus muszę unikać osób, które są z Azji i mają niski MMR, bo wtedy widzieliście, co się dzieje, gram na 270 pinga. Coraz widzicie sami, że ta gra coraz lepiej mi idzie. No człowiek coś tam pamięta, coś tam kiedyś klikał, więc niektóre już tam nawyki wracają tam, gdzie powinny wrócić. No i co? Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy, to będę w lepszej kondycji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Yo.